2050 Polska jest najpotężniejszym mocarstwem na świecie, lecz nawet wtedy nie może czuć się bezpieczna, ponieważ zagrożenie nadciąga z kosmosu. Jedyną osobą, która może powstrzymać kosmiczną inwazję, jest porucznik Kabura! Ciach dycha i przeciwnik ledwo dycha. I my damy jebać twoją mamę. I bierz sobie dwuja, plichty latają mi koło chuja. A teraz... A, skurwa mać, zaraz nauczę cię grać. Cyprian, przestań, nie mogę się skupić, no. A nad czym się tu skupiać, kurwa, gramy w wojnę, wykładaj. Jeszcze ten chłop cały czas kasnie. I chuj, 8, dymam cię jak w pornosie. I jebudu w gębę fiutamu. Ło kurna, wojna. Potyczka dwóch siódemek, wykładaj, co dajesz środek? Dwuja, ale farciarz, a ja? O kurwa, as! No dobra, jeszcze nie wszystko stracone. Dajesz. Dycha? No dobra. Ty, ale laska tam siedzi. Co? A nie, wydawało mi się. Jopek wkracza do akcji, nie bierze jeńców. No chyba żartujesz. Nie żartuję, oklepuję cię jak szpilkę. Jesteś pewien? A co? Szpila miał sędziów po swojej stronie. O co ci chodzi? Dupka żołądnego schowałem w rękawie podczas kasowania. Jakim cudem drugi znalazł się w talii? Co? Oszukujesz? A ty nie? Gdybyś nie był moim bratem, zajebałbym ci w pysk. Akurat, zajebałbyś mi w pysk, jakbyś się nie bał, a nie że brat. O, ty kurwa! Co jest? Kurna policja nas zatrzymała, ktoś wezwał. Przez ciebie. Ja pierdzielę, znowu do aresztu trafimy. Panie władzo, to Cyprian wszystko zaczął... A co to za dziwne mundury? Uwaga, to akcja jednostki sanitarno-epidemiologicznej. Wszyscy pozostają na miejscach, pan pójdzie z nami. A chwila, dlaczego? O co chodzi? Idzie pan z nami, nie dyskutuje. No dobra. Przemycam. Ale na własny użytek. Oła, 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 proszę mnie puścić. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam w głównym wydaniu wiadomości. Na początek informacja dnia. Prezydent podpisał ustawę o dofinansowaniu mediów publicznych i mamy wszystko w dupie. Dziękujemy, panie Adrianie. I co, frajerzy? Łyso? Nie chcieliście płacić abonamentu? Szkoda wam było niecałe 200 rocznie? To będzie 2 miliardy i hawajska do pożygu. No. Kolejne informacje. Koronawirus zbiera żniwo. Zakażonych są już tysiące osób. Premier wydał zakaz organizowania imprez masowych oprócz kościołów. Do kościoła można. Donald, jesteś geniuszem. Jak na to wpadłeś, żeby wykończyć ich zarazą? Dla posady zrobię wszystko. Na mistrz, takich ludzi mi trzeba. No ale, imperatorze, są też minusy ujemne. Czyli? Czyli, że udało się zarazić kilkaset ludzi, ale też wyzdychało sporo naszych. Ile dokładnie? Koło 40%. Tyle co woda. A propos, zdrowie. No nic, jakieś straty muszą być. Zajebiście to wszystko wykombinowałeś. Jakby ci to wynagrodzić? Wiem, na twoją część zrobię gumę. No ale guma Donald już była. No to zrobię kupę. Na rozkaz, panie komandorze. Stop! Zanim podejdziesz, załóż maseczkę. Są przy drzwiach. Kurwa, panie komandorze, przecież to nie chroni przed zarażeniem. Nie chroni tego, co nosi, ale chroni mnie przed twoją gębą, żebyś na mnie nie chuchał. Swoje lata już mam, muszę uważać. Gotowy? No. 33 złote. Co? Przecież to po 50 groszy chodziło. Nieważne, ile kosztuje wyprodukowanie, ważne, ile ludzie są w stanie za to zapłacić. No dobra. Proszę. O co chodzi? O nic, głównie o tą maseczkę chodziło. Pensję mam średnio, trzeba sobie jakoś radzić, nie?
Dobra, spadaj i zawołaj następnego oficera. Co jest, kurwa? Panie komandorze, zostaliśmy zaatakowani. Stop! Maseczka! Aha, rzeczywiście, przepraszam. A więc zostaliśmy zaatakowani. Stop! No przecież 33 złote. A, nawet spoko cena, w internecie chodzą po 5 dych. A więc dorzucaj jeszcze 2 dychy i gadaj, o co chodzi. Tak, no to na ziemi wylądowało kilkaset proktojednostek i ciągle lądują nowe. Szlak, jakie mają uzbrojenie? I teraz najbardziej przerażające. Nie mają uzbrojenia. No to kurwa, jaki prąd! Są uzbrojeni tylko w koronawirusa. Co prawda na ziemi pojawiła się już choroba, ale te skurwysyny przysyłają zakażone jednostki, żeby przyspieszyć pandemię. No dobra. Wiecie, co robić. Prego, prego, Luigi, andiamo. Pizza, mortadella. Quan qin huang, quan qin gong, xiang xiang, quan xiang hua, made in China. Panie Parośniku, odbiór. No? Minus 2. Zajebiście. Jeszcze tylko kilka tysięcy i wracamy do jednostki. Żryjcie, ów kurwy. Czekaj, a gdyby tak? Ale będą jaja. O cholera, w takim momencie. No nic, kochasiu, żegnaj. Zjadę se później pod wspomnienia. Kurna, otoczyli mnie. Tak łatwo mnie nie weźmiecie. Luki trafił mnie! Mam nadzieję, że nie już po mnie. Niestety. Ale dlaczego? Za jakie grzechy? Za to, że kradłem, piłem i biłem? Zasłużyła sobie na to. I chuj, że siostra. Kamil, nie przejmuj się. I tak by spierdolnął wkrótce na koronawirusa. Co ty gadasz? Na to umierają tylko seniorzy. Może i skurwole nie żyją zbyt intensywnie. Za to krótko. W dowodach mamy 3 lata. Ale na ludzkie mamy już po ponad 100. Co? O kurwa, i dopiero teraz mówisz? Zdech. Ze starości. I co wy na to, kutafoni? Aha, koniec amunicji. Dobra, nie wygłupiajcie się, to były tylko takie żarty, o cholera, już po mnie! Pan porucznik? Kacperek? Skakuj do żuka, paruwo! O, udało się. Co teraz? Nie wiem, jest ich za dużo, żeby wystrzelać. No to... O kurwa, Kacperek zakażony! Wypierdalaj z wozu! Panie poruczniku, zanieśmy go do szpitalu! O kurwa, ty też wypierdal... O kurwa... Są na pace! Panie poruczniku, nie uciekniemy im! No dobra, skoro mamy zginąć, zróbmy to jak prawdziwi mężczyźni. Kierunek monopolowy! Zostali na zewnątrz. Tu jesteśmy bezpieczni. Ja dziękuję za takie bezpieczni. Ledwo oddycham. Kacperek, nie umieraj jeszcze! Najpierw musisz się nawalić! Klej na umór! Co pan robi? Chce mnie pan... Zaraz. Chwileczkę.
czuje się lepiej i kaszel ustąpił? A więc woda zabija wirusa! Potwierdzone info! Uratowani! Wysyłajcie SMS-y do wszystkich znajomych i ogień! Porucznik Kabura! Zostaw subskrypcję i oglądaj produkcję CDA Premium.